Raz po prostu uciekłam z koleżanką z domu. Ze swojego domu? Tak. Od Rafała i mamy? Tak, ale nie dlatego, że... No, nie dlatego, że tam mam z nim jakiś konflikt czy coś, po prostu. Kasa się nie zgadzała. Nie, ja miałam wtedy może... Byłam wtedy chyba w drugiej klasie podstawówki. Ile miałeś? 6 lat? 7. I planowałam po prostu w czasy z koleżanką. Ale wyobraźcie sobie, taka lada. Dzień dobry, poprosimy 2 razy w czasy. Ale ja chciałam w ogóle zostać na noc wtedy. Poza na czasach? Tak. Na noc, mam 6 lat? Ty się lecz psychiatrycznie, dziewczyno. Dużo osób mi to ostatnio mówi. Nie, no przecież, no, ale nie. No jak się skończyła wasza eskapada z funduszem w czasu? Skończyło się tak, że całe Jasło nas szukało. I pamiętam, taki pan do nas podszedł, my byłyśmy wtedy na rolkach. I mówi... Na rolkach uciekałeś? Tak, jeszcze na rolkach. Wtedy się szybciej ucieka. I ten pan mówi tak. No bo wszyscy szukają takich 2 dziewczynek na rolkach. Czy to wy? A my nie, absolutnie. A on pewnie powiedział, aha, to idę dalej. Tak. No i co, jak się skończyła eskapada? Przyszedł wieczór? Tak. I? Zaczęło się ściemniać, no i stwierdziłyśmy, że chyba to, co robimy, to nie jest za dobry pomysł. Nie miałyśmy nawet gdzie spać, no ale wróciłyśmy w końcu. Do starych? Tak. Znaczy do rodziców, Do rodziców. Wróciłyśmy do rodziców, no i oczywiście później dostałam niezły ochrzan. W ogóle całe osiedle nas szukało, naprawdę, całe Zapiszę. Osiedle. Niezły ochrzan, to dobre. Niezły... Ochrzan. Jak mnie policja zatrzyma i tam będą krzyczeli, to powiem, ale nie zły ochrzan. No i co powiedzieli twoi rodzice? Mama, jak ma na imię? Edyta. Edyta i Rafał. Tak. Ty wracasz na tych rolkach. Gdzie byłaś? Na wczasach. Aha. No, nie, naprawdę. To grube akcje odwalałam z tą koleżanką. Grube akcje. Ty, to dobre. Grube akcje, no. Dzień dobry. Wejdę do mięsnego, powiem, czy są jakieś grube akcje.